Siemano wszystkim, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z Clash Royale'a. Dzisiaj sobie zagramy Flying Machine Challenge 2x2 Flying Machine Challenge, także myślę, że to może być ciekawy odcinek na moim kanale, także zapraszam serdecznie do oglądania. Dobra mordeczki, na samym początku może otworzymy sobie tego Prechesta, który się nam przez noc zrespił, jak ja to nazywam. O, z Free Chesta Lightning, jak najbardziej propsy. Kolejny Free Chest. Dobra. Silver. Golden. Okej. Okay. Magical Chesta i Super Magical Chesta. Otworzymy sobie, jak moja Justyna odblokuje sobie jeszcze Giant Chesta, bo też ma Super Magicala. Super Magicala. Przez znanego streamera już mi się to wszystko myli. Mówię Magical zamiast Magical. No. Także zrobimy opening dwóch kont na jednym odcinku, także bądźcie cierpliwi, z pewnością się pojawi. Dobra, zaczynamy. One entry, join. Co my tutaj mamy? 30 zwykłych kart. 10 rzadkich. 9 2 epickie, przepraszam. I 50 flying machine. Dobra, 9 zwycięstw musimy osiągnąć z randomowymi graczami, także zaczynamy. Lumberjack. Do tego balona przydałoby się. Oczywiście, że darcik. Flying Machine czy banditka? Banditka, mamy dart goblina. I wziął wizarda i poisona. Banditka, obowiązkowo banditka. Tombstone. Mamy golema, dobrze. Golem, lumberjack, banditka, wizard. Mi się wydaje, że możemy to wygrać. No i balona nam oddali. Pięknie, dziękuwa, mordeczki. Dziękuwa. Dobra, wychodzi z golemem ziomuś, to ja wyjdę. O kurde, arszerki. Banditka niech się rozpędzi. Dart goblinek. Wow, lightning. Dobrze, że mamy też loga. Dobra, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Executoner, niedobrze, niedobrze. Goblin baryłkę przyłóżmy. Ta bandytka powinna... Aj, Valkyria, za blisko będzie. Nie zdążyła się bandytka nam rozpędzić. A ten darcik będzie strzelał? Tak, sięga. Super. Też mają dart goblina. Ogi dogi. Dobrze, że zostawił tego mortara, bo Hog Rider nie zdążył nam rozwalić Tombstone'a. Okej. Okay. Rzućmy tu goblin, baryłkę, balon. Wszystko przełóżmy logiem. Ta goblin, baryłka zrobiła porządek tam z Bomber Towerem. Balon doleci? Musi. Jest i balon. Thanks. Good game. Mamy po jednej wieży już. Znaczy, oni mają po jednej wieży. Freezem chciał nas zaatakować. Dobra, banditka do pomocy. Log. Pięknie, idealnie log w tempo. Musimy teraz zrobić tak. Idzie golem. O nie, flying machine, ale rzuciłem tego balona daremnie. Dobra, w miarę poszło. Dajmy teraz lumberjacka. Arszerki. Logiem się ratować? Tak, trzeba polatować się tutaj logiem w tej sytuacji. Tombstone. Bandycior znowu. Lumberjack. Hog Rider! Podhaczyli nas jednak z tej strony. Goblin, baryłka, log. Bandytka. Co tu się stało? Okej, okay. I... Dobra, druga wieża siadła, pięknie. Do tego arszerki. Balon. Może coś z tego wyjdzie jeszcze. Może coś z tego wyjdzie na trzy koronki. 3, 2, 1. Yeah. Zajebista rozgryweczka, podobało mi się. Mam nadzieję, że wam też. Jak na pierwszy
Battle nie było najgorzej. I mamy pierwsze zwycięstwo na 9. Dobra mordeczki, jedziemy z kolejną rozgrywką, tu ziomeczki mnie z klanu zapraszają do battla, ale na chwilowo nie mam czasu mordeczki, później zagramy. Jedziemy z drugą rozgrywką. Muszkieterka czy freeze? Ani tej karty nie lubię, wziął rakietę. Weźmy muszkieterkę. Golem. Mega minion. Dart Goblin, princeska. Szkieleton armii my mamy, to musimy wziąć princeskę. Fireball. Nie, Lightning. Będziemy mieli trochę heavy decka, ale... Lightning się spisuje z deckiem z golemem. Good luck, dokładnie. Jeszcze mortar i pompka. Idealnie wzięlibyśmy pompkę, albo nam oddali pompkę w sumie. Pompeczka wychodzi jako pierwsza. Balonik. To musimy wyjść z mortarem. Balon Executoner. Jednak nie, tak zrobimy. Okej. W miarę się to udało. Dawaj tego wizarda. Pięknie. I teraz Dark Prince powinien to wszystko przykryć. Ajajajajaj. Nie dojedzie. Dojechał. Dobra, druga pompka. Trochę ryzykownie z mojej strony. Ale... myślałem, że już nie trafi w tower. Mordeczka. Lightning! Ratuj nas, Lightning! Bum, bum, bum! Yes, 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 yes. Wow. A zaryzykuję, wyjdę trochę tym... mortarem dalej. Ale jest zadyma, ja dziękuję. Ogrider znowu leci na moją pompeczkę. Nic nie mogę mu do tego combo tam dorzucić. Dobra. Zaryzykujmy jeszcze raz z mortarem w ten sposób. Może trafi nam w towera. Do tego Dark Prince dajmy. Powinien w miarę to pokryć. Jednak nie udało się. Znowu z mortarem. Mortar będzie jako defensywny jednak budynek. Nie będziemy świrować pawiana z nim, bo zaraz przegramy. Okej. Mega minion idealnie po wybuchu bomby postawiłem. Mega miniona, przepraszam. A teraz lightninga dorzucę. Dobrze. Okej, okay, wieża siadła, na szczęście. Dark Prince niech już się rozpędza na Hogridera. Do tego muszkieterka ominęła Poisona pięknie. No i powinno być. Wygrana powinna być. Dobra, Graveyard, dołóżmy. Balon nie ma prawa dolecieć. Uwaga, będzie na 2-0. Będzie. Mój Lightning doleci. GG, thanks. Kolejna rozgrywka udana. 2 do 1, tak? Zdążyli rozbić na wieżę? Tak, 2 do 1. Ale zadymka fiu-fiu była. To co, lecimy z kolejną rozgryweczką. Będziemy zaraz mieli 30 kart, tak? 30. E-barby. Oczywiście, że arszerki. Elektrowiz. Poison czy Fireball? Fireball. Bandytkę im oddałeś, gościu? Ale wzięliśmy balona za to. Jeszcze jakiegoś tanka nam dorzuć. Dorzuć jakiegoś nam tanka. Flying Machine. Dobrze, że im oddałeś Executoner. Nie mam żadnego tanka. Dobra, coś wymyślimy, mordeczko. Battle Ram. Wyjdę z Flying Machine, niech sobie to leci. Pierwszy raz gram tą kartą w sumie. Nawet jest szybka, powiem wam. Zrobimy taki combo. I do tego Hogrider. Może mi się uda to wszystko przykryć Fireballem.
z tej strony. Jest! I muszkieterka też została. Elegancko, patrzcie co się dzieje. Klon balon do tego, flying machine. Dobrze, dobrze, że masz tego graveyarda. Mój Electro Wizard już ratuje sytuację. Bandytka w sumie doszła. Lumberjacka mają. 18 na wieży zostało, co za dyma. Mordy, Hog Rider do tego i well done. Woohoo! GG. Takie odcinki to ja mogę nagrywać, przez to jest piękna rozgrywka, szybciutka. Idealnie. Dogadałem się z typem. Pięknie, pięknie. Trzecie zwycięstwo, na easy. Na easy doozy. Collect. Kurczę, Archerki, lubię tą kartę, także ona mi w ogóle nie przeszkadza. Alright, alright, alright. Co chłopaki tutaj piszą? Kto gra? Lecę Elo. No dobra. Lecimy dalej. Czwarte starcie gigantów. Ostatnio muszkieterka mi pomogła, także muszkieterkę weźmy jednak. Mortar Bomber Tower, Mortar Bomber Tower. Mamy Sparkiego. Graveyard. Ja dziękuję. Prince'a mają. Bomber Tower. Goblin Baryłka. Lawa. Mamy Bomber Towera. Będziemy stawać blisko. Flying Machine, co nie mają? Ja muszę zabrać Flying Machine, bo będzie nam rozbijał wtedy lawę. Zabieramy Flying Machine. Good luck. Minera chcesz tam rzucić? To dawaj. Ups. Ups, ups, nie wyszło. Nie wyszło. Nie wyszło nam to troszeczkę. Mamy już dwie princeski. Zap! Zap, zap, zap. Troszeczkę za wcześnie. Mortar, kurczę, mortar. Miner pod mortara. Elegancki push wyszedł. Najgorszy jest ten Prince w tym momencie u nas. I Hog Rider. On będzie nas tu rozbijał za mocno. Jeszcze Fireballa mają. Hog Rider, Fireball. 1600-1400. Muszę wyjść z tą lawą obowiązkowo. Muszę wyjść z tą lawą. O kurde, wariacik. To żeś teraz się popisał, co? Zap na bomberka. Dobra. Powierzy mamy. Powierzy mamy z prawej. 100% powierzy. Ale to nie szkodzi. Jeszcze zdążymy to nadrobić. Zrobimy podwójną lawę. Może coś z tego wyjdzie. Bomber, lawa, graveyard. Niech pomaga im miner z lewej. Za princeskę. Dobrze, siadła. Siadła, kontynuujemy atak. Kontynuujemy atak. O kurde, nie mam nic na graveyarda. Mam dobra zapa. Trzymam tego zapa w razie czego. Dobra, udało się. Teraz flying machine. Miner przed to wszystko. Zap. Bomber Tower. Do obrony Bomber Tower. Nie, nie wierzę. Jednak jest na 3 do 0. Znaczy na 3-2 lecimy. Z drugiej strony również mój miner, miner graveyard. Co tu się dzieje, co tu się dzieje? Kolejny bomber tower z mojej strony, zap na to wszystko. Flying machine, 400 mają na wieży, pięknie. Goblin spirki miner i well done, wow. Wow, wow, to mi się podobało. Zadyma, mocna, 4-0, mordeczki, 4-0, dobrze idzie, co? I to w miarę w dobrym tempie. Następna wygrana będzie 10 kart rzadkich.
Flying Machine jednak weźmiemy. Klon Tornado. Poczekamy na mojego ziomeczka, niech wybierze karty. I się zaraz zastanowimy. Mamy Golema, czyli Tornado. Dart Goblin Wizard. Co oni mają? Nic latającego, nie wiem co mają, nie? Flying Machine mają. Dobra, Wizard tym razem. Valkyria. Tym razem Wizard, zobaczymy. Będziemy go puszczać za Golemem. I może będzie nam te jednostki jednak spowalniał. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, jeszcze mamy X-Bow. Mam nadzieję, że to nie była zła decyzja. O kurcze. Poison z mojej strony musi być. Ten Wizard jeszcze przeżył? No nie wierzę w to. Odciągniemy sobie, pięknie. Jakbym wyszedł teraz z kuszą, by się udało. Ale niepotrzebnie wyszedłem z kuszą na most. Za szybki push zrobili. Niepotrzebnie wyszedłem. Dobra, Valkyria do pomocy. O, Bomber Tower stoi zamiast King Towera. Dobrze to wygląda, co mordeczki. I pięknie nasz X-Bow jeszcze pushuje. Nam idealnie. Tak, zagram Golema z tej strony. Podwójnego Golema. Te Archerki niepotrzebnie go wyprzedzają. Poison z lewej. O nie, Dart Gobliny. Cofać się, cofać się. Powiem wam, że było w tym momencie tam grubo. Gdybym się zagapił i przepuścił te Dart Gobliny za tym Giantem, by było po wieży, 100%. Dobra, muszkieterka puszuje pięknie. X-Bow na Tesle, no to nieźle, żem postawił, no ale trudno. Potrzebowałem ją postawić. Chodź, 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 mordeczko. Tam nigdzie nie odchodź za daleko. Poison. Trochę się nie dogoduje z ziomeczkiem, bo on stawia Wizarda wtedy, jak ja rzucam Poisona. Albo to moje niedopatrzenie po prostu jest. Dobra, Tornado do tyłu, to wszystko. No chcą nam rozwalić tą wieżę za wszelką cenę, także mi się wydaje, że może jeszcze im to się udać. Dobra, zagramy X-Bowa z tej strony. Budynkami ich ładnie klepiemy. GG, GG, podobała mi się kolejna rozgrywka. Bardzo ładna. Mamy już karty rzadkie odblokowane, jestem ciekaw co to będzie. Chciałbym Mega Miniona. Dart Goblin na szóstym mam. No, nie jest najgorzej. Dwa, cztery zwycięstwa i mamy Well Done Challenge. Lecimy dalej. Lawa, obowiązkowo. Electro Wizard. Muszkieterka. Oni mają princeskę, to dobrze wziąłem muszkieterkę. Log rakieta, log rakieta. Princeskę mają, czyli log. I Dart Goblina mają, czyli log i Goblin Baryłka, czyli log. Wszystko stawia na log. Graveyard, czyli log. Dzięki za suba, ktoś subnął i mi powiadomienie przyszło. Mamy jeszcze klona, idealnie. Oni nie wiedzą, że mam lawę i że tak dali po prostu dupy po całości. Ostatnio grałem rozgrywkę sobie o pucharki i byłem w szoku, jak gościu mi zgasił princeskę na zapa. Na zapa mi princeskę zgasił. Wyobrażacie sobie? Dobra. Tutaj trzeba się teraz pilnować powoli, żeby nie dać ciała.
Lawa golem. Przepraszam, golem. Giant, lawa giant. Do tego dart goblina trzeba spuszować. Za tym jeszcze muszkieterkę. I z lewej strony mamy princeskę wredną, którą gaszę teraz zapem. I Ice Spirit powinien na nią wskoczyć. Uuu, ale idzie push. Przecież ja to klonuję wszystko. Jak ja to wszystko w tym momencie, wariaty, klonuję. Oni się nie spodziewają, co to się teraz wchodzi. Okej. O, co tu się stało? Co tam się stało? Przepraszam bardzo. Halo, ziemia, jak mnie słychać? Dobrze? To dobrze. Co tam się stało? Nie mam pytań, mordeczki. Co tam się odwaliło? Wow. Dobra, teraz lecimy po epiki i spadają balony. Tu, na dół. Na dół baloniki mi spadają, bo potrzebuję. Princeska, wariatka. Pomstą, pieprzyć tego barbarian hata. Sparki, nie oddam im Sparkiego. Fireball, barbarian hat, dart goblina mają. My co mamy na fireballa, co nam będzie gasił? Wizarda. Dobra, fireball. Zobaczymy, może będzie złą decyzją. Pom, para, pom, pom, pom. Run, run, run. Lawa z lewej. A z lewej. Lawa wizard. Za szybko wizarda dałeś. On prędzej dobiegnie niż moja lawa. No i jeszcze rakietą wystrzelił. Dobra. Przynajmniej wiemy, co jest 5. Dobrze, bardzo dobrze, bym rzekł. A chyba nie trafię. Chyba nie trafię tym fireballem. Princeska. Dobrze zgasiła arszerki. Fireball! Boom. Dobra, weszło. Weszło, 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 bez problemu. Strzałeczki. 1500, 1800. Nie za ciekawie, nie za ciekawie. Trzeba wcześniej wychodzić ze Sparkiem. Fire Spirits. Kurczę, rozwalał nam tą stołą, na szkoda. Bardzo szkoda. Już mi się nie podoba ta rozgrywka, powiem wam szczerze. Męczą nas mocno tą goblin baryłką. Się staram ratować tą Stone'em princeską, ale... Miner, miner jest dziadowski w tym momencie tutaj. Wow, ale nas puszuje. Tą chatkę trzeba rozwalić, 100%. Lecą po 4. To jest niezdrowe, niezdrowe dla mnie. Jeszcze golem, wow, good game. To raczej będzie przegrany pojedynek. No ile razy można triumfować, co nie? Dwa jajo. Dwa jajo. Tu jeszcze rzucimy strzałeczki. Tu rzucimy fireballa. Lumberjacka wariata na początek. Ajajaj, my bad, my bad. Co tam się odwaliło? Niedobrze. Tutaj trzeba princeską się ratować. Jeszcze rzucę te strzałki. Aj, obronili tego Sparkiego. Wiedzieli, że będzie lipa. Pięknie, Royal Gianty puszują tą wieżę. Lumberjack, Fire Spirits. 8 na wieży i jest, jednak wygraliśmy. Siemano. Elo, siema. Co jak mnie słychać? No. Dobrze było. Kozacko, kozacko. Uwaga, baloniki. Baby dragon, baby dragon. Dobra, dragoniku, dzięki mordeczko, jesteś w porządku. Zobaczymy, jak chłopaki idą. Kolejny klan chest, 4 na 10, także jeżeli chciałbyś dołączyć do mojego klanu, Farel Team, pisz sobie Farel Team wyszukiwarkę. I będziesz miał dwa pierwsze klany. Hashtag 1, hashtag 2. Dwa klany są dostępne dla ciebie, także zapraszam serdecznie.
Jeżeli lubisz grać w Clash Royale i jesteś aktywnym graczem, zapraszam. Jedziemy z kolejną rozgrywką. Czy nam się uda przejść to 9 do 0? Giant czy P.E.K.K.A? Mają Inferno Dragona. Electro Wizarda. Sparky P.E.K.K.A? P.E.K.K.A. Sparkiego mamy na ich Gianta. Fireball Rakieta. O kurde, Inferno Dragona mają, to bardziej... Dobra, rakieta na Sparkiego będzie. Giant Balonik, Balonik. Nie będą grali Sparky Giant, nie? Nightwitch. Hogrider. Ale zadanie. Nightwitch. Ryzyk fizyk. Ryzyk fizyk, naprawdę ciężki był wybór tym razem. Tesla dostaliśmy, no pięknie. To niezły wariat zaczął. W złym momencie rzuciłem tego Ice Wizarda. Jak miał Fireballa czy coś, to już byśmy byli połamani. Tak naprawdę. Rakieta, leć, 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 maluńka! Poleciała maleńka. Oh no, oh no, 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 no. Ty nie bij, Dart Goblin. Nie trafił lightningiem w balona. Wow, na szczęście się udało. Na szczęście się udało. Goblin baryłeczka. Frunie do nich, no dobra. Musimy się ratować pekunią. O kurde. Dart Goblina dajemy z lewej. Niech obija już tego Gianta. No spokojnie sobie. Tesla do pomocy. Na Inferno Dragona by się przyda. O kurcze, co tu się dzieje w tym momencie? Bowler. Bowler nas pozamiata. Oh no. Dobra, masz Lightninga, rzuć mordo. Rzuć mordeczko Lightninga. O nie. Tesla zdąży się zrespić? Tesla! O kurde. Rakieta, leć, malusika. Poszła. Sparki uderza. Pięknie. Ale mają nas na Fireballa. Nie doleciał. Nie doleciał. No Dart Goblin kolejny. Tesla trzeba dostawić, bo leci balonik. Co tutaj się dzieje za zadymka? Nie no, nie trafię bowlera. Tak, musimy to zrobić. Leć! Bowler, chodź! Nie wierzę, że bowlera nie ma. Dobra, wariacik Lightninga rzucił, super, Sparky też puszował. Tutaj mamy Teslę do pomocy. Nie mamy Electro Wizarda i ten Inferno Dragon nas zabija na głowę tutaj. Może tym razem się uda. Puszować trzeba cały czas to z rakiet po prostu, bo inaczej nic z tego nie wyjdzie. Nie! Nie, 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 nie. To się źle może zakończyć. Balon doleci, nie ma bata. Balon doleciał, GG. Kurcze. Ten Inferno Dragon nas zabił tak naprawdę. Nie wiem, czy nasz zawodnik go oddał. Mój raczej zawodnik go oddał. Czy jak to wygląda? Czy jak to wyglądało? Dobra, jedziemy z kolejnym meczem. Dawno minionów nie było, nie? W sumie. Oddał im Flying Machine. Ja wezmę to, lawy. Pewnie się wkurzył, że oddałem mu. Strzałki wziął. Minera przed lawą będziemy rzucać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Royal Giant czy Golem? Nie będą grali Golem, Prince. Trudno. Zagramy Golemem. Będzie zadyma straszna. Jak ja widzę te karty, to już mi się aż nie chce. Muszę zabrać Fire Spirity, bo będzie nam rozbijał lawę tym
papis nasze, malutkie te latające lawki. Good luck. Bombera też mamy. Oni mają dwa razy Royal Gianta. Dobra, jedziemy od razu na 3-0. Z grubej rury lecimy. O, oh, fucking. Musimy troszeczkę się obronić. Ciupeńkę chociaż, ciupeczkę. O, oh, fucking. O, oh, fucking. Co tu się dzieje w tym momencie? Miner na Dart Goblinka. Wiem, że stracimy tą wieżę 100%, ale oni też. Hog Rider, Fire Spirits. Dobra, teraz muszę czekać, wyczekać zapa idealnie. Jest zap nam miniony. Darcik. Darcik. Minerek. Wszystko dosyłamy, co mamy. Oj, chyba nie wyjdzie. Nie wyjdzie to, tak jak chcieliśmy. Nie, nie da się tak podhaczyć szybko. Zawodnik nasz. Ale nie jest źle. Mogło być gorzej. Royal Giant wychodzi. Prince. Ja na to muszę zrzucić zapa. Dart Goblina do pomocy. Oj, Fire Spirity też ma. Niedobrze. Niedobrze. Okej, okay, jednak dobrze. Battle Ram. Dobra, ryzykujemy. Ryzykujemy. Battle Ram leć. Nie wyszło. Ale czekaj. Doszedł, doszedł. Czemu rzuciłeś lawę z tej strony? Ośla łąko, ośla łąko. Nie no, za szybko. Machine. Ja zagram w ten sposób, nie? A wy się martwcie w tym momencie. Zapem czekam. Jest, są gobliny, dobra. Zap poszedł, battle ram i well done. Wow, good game. Pozdro dla ciebie, jak mi może kiedyś będziesz oglądał Payball, także pozdrawiam cię. 880 monet, 38 kart, 1 lose. To to finałowa walka, mordeczki. Na pewno hila nie biorę, co wy? W szafie śpicie? Lawunia, mordunia, elektrowizardzik. Lightning Inject, no ja już mam deka wybranego, no to... O nie, dwa razy Lightning mamy. Co? Typowy dek pod lawę ustawił nam. Zobaczymy, zobaczymy. Szybko wyrzućmy tego Ice Spirita, który się zblokował, wariacik. Ktoś nam kibicuje z naszego klanu pewnie. Lightning. Idealnie trafi. Tylko żeby w Sparkiego uderzył. Tak. Uch. Oh no. Oh no, elitarnych mają. Na elitarnych muszę poczekać. Tego zrobić. Dobrze, mamy Ice Golema. On coś tam nas zawsze poratuje. Ale oni mają od cholery tych Dart Goblinów. Także... No może być ciężko, one mogą pushować tylko same. Muszę elektrowizarda rzucić z lewej. Obroń tego hoga, mordo. Dobra, wychodzimy z lawą, bo to jest... Śmiech się robi. O kurcze, tak chciałeś to rozegrać. Trafi? Tak, trafił w tego goblinka jeszcze. Pięknie, pięknie, pięknie. Spartacus. Nie dojdzie, nie dojdzie. A jak nie, to go rozładuję zaraz lightningiem czy coś. Tak, zrobimy. I to powinno starczyć na Spartacusa. Okej, okay, teraz lightning jeszcze w towera. Profilaktycznie, gdyby coś się zrespiło przypadkiem. No i uwaga, czy dokończymy to tym pushem? Flying Machine, Fire Spirits, lećcie, 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 Inferno Dragon przejął tower, także zajebiście, well done, dziękuję mordeczki, mam nadzieję, że turniej wam się również podobał, mamy jedno zwycięstwo, 9-1, tak? 9-1. 9-1, wow. Dawno nie miałem takiego challenge'a i 50 Flying Machine, czyli może do mojego deka z lawą się przyda, także kolekcjonujemy je, 50 rzadkich kart, wow. Dodatkowo otwórzmy tego chesta.
4 karty, 1100 golda, baty, spierki. Nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę w to. Przecież to będzie najlepszy odcinek z Clash Royale, jaki ja nagrałem na kanale. Także... Co ja potrzebuję? Zastanówmy się. Lawa by się przydała. Dawaj. Tylko nie sparki. Proszę, nie sparki. Log! Jest i log. Na poziomie. Jednak jeszcze nie. Jeden log mi brakuje, będę miał na poziomie trzecim. Także... Mordeczki. Mi się mega podobał odcineczek. Jeżeli wam się również podobał, zostawcie łapkę w górę. Naprawdę, żeby ten odcinek wyżej był pozycjonowany w Google, to dla mnie jako twórcy jest bardzo ważne. No ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku z Clash Royale. Trzymajcie się. Cześć!